Fortnite rozdał to teraz graczom. Jest to nowy sekretny prezent dla graczy Fortnite na przeprosiny i powiem Ci krok po kroku, jak można go odebrać i Ty też być może go zgarniesz, ale powiem Ci też o nowym darmowym skinie Fortnite, nowym evencie, aktualizacji, kolaboracjach i wszystkim, co musisz wiedzieć, jeśli grasz w Fortnite'a, więc obejrz odcinek cały, żebyś tego nie przegapił. I jeśli jesteś szefem, wpisz kod Seikan w subskrypcie. Mega dziękuję, subi kłapeczkę w górę i wbij na Twitcha, gdzie codzienne streamy z Fortnite'a, Instagrama, Twittera, wszystko w opisie i sekunda dla partnera. Chcesz mieć mniejszy ping i większe FPS-y? Zrób tą jedną rzecz. Sprawdź koniecznie NoPing, dzięki któremu połączysz się bezpośrednio do najlepszego serwera, przez co znacznie zmniejszysz swój ping i lagi w Fortnite i innych grach nawet o 80%. Dodatkowo dzięki specjalnej funkcji FPS Boost zwiększysz swoje FPS-y w Fortnite. Funkcja Turbo Gaming również zwiększy płynność Twojej rozgrywki, więc musisz ją przetestować. Całość zrobisz za pomocą kilku kliknięć. Najlepsze jest to, że z linku w opisie całkowicie za darmo przetestujesz NoPing przez 7 dni i sam zdecydujesz, jak bardzo Ci pomógł. Wbijasz na stronę, rejestrujesz konto, pobierasz NoPing, instalujesz i cieszysz się mniejszym pingiem i FPS-ami. Program wspiera ponad 800 gier. Pierwsze co dzisiaj do Fortnite'a trafiły totalnie nowe skiny, są to 3 skiny tych śmiesznych ptaków, które miały wejść i finalnie je otrzymaliście, także macie już je kupić. Jest to ten Flaming, Żołnierz Ptak i jeszcze jeden kolorowy śmieszny ptak, kosztują one po 1200 fałdolców i są dostępne wraz z całym pakietem. Druga kwestia, często gracze pytają, Kamstar, czy to prawda, że Leviathan, Travis i inne UG rzeczy mają jeszcze szansę powrócić, czy jeśli nie wróciły teraz, to już nigdy nie powrócą. I jak wiecie, jakiś czas temu wam przedstawiłem dokładnie, jakie rzeczy są zaktualizowane i tutaj też wam pokażę, co do dokładnie zupdate'owane. Wszystkie te skiny, które wam wymieniłem teraz, są zupdate'owane i w każdym momencie mogą trafić do Fortnite'a, więc jak najbardziej te skiny dalej mogą się pojawić i tu akurat na dowód tego możemy stwierdzić, że ostatnio było mega dużo OG skinów, które do Fortnite'a powróciły, takie jak na przykład Takara po 1000 dniach, John Wick, Czarna Wdowa czy masa innych rzeczy, więc jest bardzo duża szansa, że jeszcze te inne OG rzeczy też jak najbardziej powrócą i będziecie mogli je kupić, ale pamiętajcie, że nie będzie to od razu, a raczej na przestrzeni całego roku albo kilku co najmniej miesięcy. Kolejna rzecz, nowy darmowy skin nadchodzi do Fortnite'a i leakerzy zaczęli już to potwierdzać. Chodzi o nowego skina, zlikowany podczas ostatniej aktualizacji. Jest to taki fajny ziomeczek z taką dosyć dużą fryzurą, kurtką i fajnie dosyć ubrany. Skin okazuje się, że może nie być wcale w sklepie Fortnite. Jak podał Default Badge, jeden z lepszych leakerów, ten skin prawdopodobnie trafi do Fortnite'a w ramach nowego eventu i będzie wy też mogli go zdobyć za darmo. Jeśli przecieki się potwierdzą, to nie będzie trzeba totalnie nawet nic kupować, bo wszystko będzie do zdobycia za pomocą specjalnych misji w Fortnite i skin tak naprawdę mógłby trafić już niedługo, bo jeszcze w lutym do Fortnite'a, a oczywiście jeśli te linki się potwierdzą, ten skin byłby do zdobycia w trybie Rocket Racing. Podobno według klikerów tego skina będzie można zdobyć znowu za granie trybu Rocket Racing i obecny skin po prostu by zniknął, a ten byłby wprowadzony od nowa i możliwe, że będzie to coś na zasadzie tak samo jak trybu festiwalowego, gdzie na przykład tam mamy specjalne karnety i tam też otrzymamy nowy karnet muzyczny z nowym skinem i niektórzy mówią, że może być to skin Ariany, to tutaj byśmy mieli na przykład co sezon wyścigowy, na przykład darmowego skina, żebyście grali tryb Rocket Racing. I kolejna ważna ciekawostka, jest to skin za 200 fałdolców. Bardzo możliwe, że niedługo otrzymamy takiego skina i wy też z kodem SEIKAMSTAR będziecie mogli go kupić. Chodzi o specjalnego skina Oro, który prawdopodobnie trafi do Fortnite'a. Według klikerów ten skin ma szansę być za 200 fałdolców. Oczywiście chodzi w ten sposób, że każdy gracz, który brał udział w poprzednich eventach albo w obecnym evencie, jeśli będzie zdobycia na przykład darmowych przedmiotów jak kilofy, malowania, emotki z eventu Reboot Rally bądź River Afriend i jeśli byście je odebrali, to wtedy tego skina moglibyście kupić dużo taniej za nawet 200 fałdolców. Mieliśmy już 2 albo 3 takie eventy w Fortnite, gdzie faktycznie jeśli zrobiliście zadania na darmowe kilofy czy inne rzeczy, to obniżały one wam mega cenę obecnego nowego skina i wtedy każdy gracz, który miał po prostu te przedmioty za darmo odebrane, to jeszcze miał pakiet do kupienia za 200 fałdolców, bo tam w skład wchodziły te wszystkie rzeczy, które zdobywaliście za darmo i wtedy po prostu skina mi się mega przycenionego i jeśli każdy się faktycznie nie pomyli, to ten przedmiot niedługo mógłby trafić do Fortnite'a, na przykład jeszcze w tym roku, no i dałoby się go po prostu kupić i w tym momencie spekuluje się, że jest to ognisty skin Oro i fajnie faktycznie jak on by wyglądał w ten sposób i dałoby się go tak tanio kupić. Kolejna rzecz, jest to zwrot fałdolców. Gracze zaczęli otrzymać zwroty fałdolców znowu i niedługo postaram się ustalić dokładnie o co z tym chodzi, także jeśli taki zwrot otrzymaliście, będziecie wysłać mi zdjęcie na Discordzie i pewnie umieszczę to w przyszłym filmiku, bo okazuje się, że dosyć dużo osób takie zwroty otrzymało i będę chciał po prostu was poinformować. A kolejna ważna rzecz, to znowu Marvel został zaktualizowany. Według klikerów tło Marvelowe zostało zaupdate'owane, co może świadczyć o tym, że Marvel znowu zagości mocno w Fortnite'cie.
jeśli ktoś nie wie, o co chodzi, ostatnio w Fortnite mamy coś takiego jak tło sklepu Fortnite, czy jeśli wchodzi jakaś duża kolaboracja, to mamy całe takie tło, no właśnie sklepu, i ostatnio Marvel, jak wiecie, takie tło miał i faktycznie wszedł do Fortnite'a na kilka dni z masą fajnych rzeczy, aczkolwiek faktycznie to później zniknęło, a teraz w plika gry znowu to tło zostało zupdate'owane, co oznacza, że skiny Marvelowe prawdopodobnie długo powrócą i przypomnijmy, że jeden skin cały czas może powrócić, jest to Eddie Brock po ponad 800 dniach w Fortnite, bo na niego czekamy, a został on ostatnio zaktualizowany i podobno ma powrócić do Fortnite'a, także pamiętajcie o tym, że Marvel faktycznie niedługo mógł być i powiedzmy sobie o tym, co Fortnite rozdał dla graczy za przeprosiny. I to jest mega mocne, bo osobiście sam się tego nie spodziewałem, a nagrody są mega mocne i moi widzowie już je odbierają, bo dostałem od moich widzów screeny, jak dostają w lobby te przedmioty. Najlepsze jest to, że wystarczy się tylko zalogować do Fortnite'a i ten przedmiot może otrzymać. Niewiarygodne, już i tłumaczę, o co chodzi. Całość działa w ten sposób, że wszyscy gracze, którzy ostatnio mieli ten duży błąd w Fortnite'cie i skorzysta z tego kilkaset tysięcy, jak nie kilka milionów graczy, to po prostu dostaną teraz darmową rekompensatę dla wszystkich, którzy to mieli. I generalnie jak to działa w ten sposób, po prostu stajesz specjalny item od Fortnite'a, którego nie da się w żaden inny sposób zdobyć. Nie możesz go kupić, nie możesz go otrzymać, tylko możesz go zdobyć po prostu za ten jeden błąd, który ci się przydarzył, więc wtedy jesteś mega szczęściarzem. Jest to taka specjalna, mega fajna emota, którą dostajecie po wejściu do lobby i jest to coś na tryb takiego hokeisty, czyli uderzasz takim jakby właśnie kijem od hokeja i następnie jak możesz to zdobyć, całość jest rotowana i potwierdzona już przez Epica i okazuje się, że wszyscy gracze, którzy ostatnio mieli problemy z LEGO, jak tryb LEGO nie działał, to po prostu otrzymają na przeprosiny tą emotkę, więc jeśli miałeś problemy z LEGO, na przykład nie mogłeś grać i byłeś dotknięty jakimś problemem z tym, to po prostu wbij sobie do Fortnite'a i będzie na ciebie czekała ta emotka, jest ona zarąbista, no bo raz, że jest na razie mega rzadka, bo inaczej nie da się jej zdobyć, a jest naprawdę to też fajna rekompensata ze strony Fortnite, coś na styl OG Fortnite'a, który kiedyś rozdawał właśnie darmowe przedmioty, jak coś się psuło w Fortnite'cie. I przypomnijmy, że już zaraz dostaniemy jeszcze jeden mega mocny update, bo dokładnie w ten wtorek otrzymujemy mega dużą aktualizację i pewnie zrobimy sobie z niej live'a na YouTubie i Twitchu, która prowadzi nam całą kolaborację z żółwiami ninja. Tam otrzymamy prawdopodobnie mini karnet bojowy z darmowymi przedmiotami jak kill-offy, malowania, emotki, lotnie i inne rzeczy. Do tego skin być może w powiększonym karnecie, który będzie można kupić, albo w normalnym mini karnecie dla wszystkich graczy, zależy jak Epic to rozplanuje. I do tego z kolaboracją z żółwi ninja, dokładnie w czwartek albo w piątek, chyba w piątek ruszy o 15, event, do którego jest już odliczanie w lobby, wtedy każdy gracz będzie mógł z tego skorzystać, no i będzie mogli zgarnąć naprawdę fajne nagrody. I co ważne, do gry również trafią specjalne bronie z żółwi ninja, prawdopodobnie mityki, prawdopodobnie możliwe, że pojawią się perki, jeśli Epic by je przewrócił, i również lokacja z żółwiami ninja powiązana, więc będzie naprawdę grubo i w tym tygodniu będzie co robić w Fortnite'cie. A do tego również zbliżamy się do końca sezonu, bo dokładnie 8 marca zakończymy cały ten sezon, co oznacza, że został nam około jeszcze miesiąc i wreszcie kończymy ten sezon i nowy prawdopodobnie będzie w motywach greckich, ale wy pamiętajcie, subik łapka w górę, kodzik Sejkamsa w sklepie, jeśli jesteś szefem, i wbijcie na YouTube'a i Twitcha, bo będzie mega mocny live. Trzymajcie się i sprawdź poprzednie filmy z szafki, cześć!